Witam was wszystkich serdecznie, serdecznie w kolejnym odcinku z Muay, Muay, Muay. Co, i lecimy walczyć z duchami. Let's go. Dobra, co my tutaj mamy do zrobienia? Tutaj jest żołnierzyk. Tutaj mamy targi. Targi będą ważne do przerobienia. Trzy targi mamy odbudować, jednostek drewna. Zabij 20 duchów. A gdzie są duchy? Nie mam pojęcia. Mamy... O kurde. Dobra, niech zacznie się to tak. To jest jakaś wioska górnicza, widzę. Trzeba przerobić te wszystkie tutaj górnicze główienka. Wiem, że kamień się przyda, no później pewnie. Dobra, lecimy sobie sprawnie, myślę. O Jezu, ja muszę te duchy jeszcze zabijać. Dobra, te duchy będą atakować cały czas, musimy szybko patrzeć. Okej, możemy zdobyć z tego te soule. Dobrze. Najłatwiej by było chyba odbudować. Czyli tam manę z duchów pobieramy. Dobra, ja bym chciał w ogóle... Jeszcze więcej właśnie żywności. Tutaj kolega jeszcze niech pójdzie, żywność zdobędzie. Kamień niech się wydobywa, ale ja czuję, że będzie nam potrzebny. Ja dobrze lecę, myślę. Szybko rozbudowujmy ten domek. O kurde, one atakują, nawet nie widzę, nie widzę, nawet nie widzę czasami tego. Dobra, cyk, 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 cyk. Szybko trzeba będzie. Może jestem za szybki na tą grę. Powiem, że nawet nie widzę niektórych rzeczy. Czekajcie, czekajcie, stop, 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 pauza. Mogę przecież zrobić to na drewno. Okej, okay, kamień na drewno, okej, okay, okej. Okay. Jest okej, okay, jest okej, okay, okej. Okay. Myślałem, czy w ogóle dam radę, wiecie, czy to dobrze idzie. Ale można i to na drewno, słupcie. Dobra, i jest easy. I mamy też zrobione. Dobra, mamy wszystko. Mamy wszystko. Let's go. Let's go. Dobry level, dobry level. Ale duchy pokonane. Potem zaczęło się robić tyle, że nawet nie zauważałem. Przyznam to.
Prawie mamy pierwszą statuetkę odbudowaną. Trzeba pewnie wszystkie. Czyli mamy jeszcze... Czuję, że to... Aha, czyli ta jest statua, kiedy pewnie te odblokujemy. Że każdy poziom to jest jedna statua. Okej. Okay. Let's go dalej. Do wioski rybackiej. Urodziłeś się, by zostać szamanem. Posługujesz się lepiej moją laską niż jadzidą. Gdzie się tego nauczyłeś? Mówię serio. Masz jakiekolwiek pojęcie o tym, jak sobie poradzić z setką duchów? Ja mam. Statua Moai. Obrońcy tego kamienia mogliby poradzić sobie ze złymi duchami szybciej niż my. Jednak budowa statuły nie jest łatwa, kosztuje dużo pieniędzy. Okej, okay, będzie ciężko. Okej, okay, co trzeba zrobić? Zabić 30 duchów, 4 statuły. O mój Boże, 200 kamienia. Tu jest... Okej, okay, czekajcie, czekajcie. Jak jesteśmy poblokowani w każdą stronę, widzę. 4 statuły. 2 skrzynki, 3 skrzynki. Dobra. Dobra, let's go. 3 skrzynki. Dobra, bo żywność będziemy łatwo zdobyć. Trzeba szybko te duchy pokichać. Jeszcze jeden duch by się przydał. Dobra, pięknie, żywność się produkuje. Ciekawi mnie, co trzeba do odbudowy. I drewno, dobra, czyli trzeba kupić drewno. Za żywność oczywiście ją kupimy. Drewno, za żywność. Słuchajcie, stop, stop, ile kamienia trzeba? 50, a mamy z każdego tyle. Dobra, raz tradujmy sobie kamień. Dobra, let's go, let's go. Ja tutaj po prostu myślę, wiecie, do przodu. Będzie nam kamienia brakować, ale spokojnie, już kopią kamień. Myślę, że nam starczy. Jak nie, to sobie możemy zawsze strajdować. Ciekawe, czy to po prostu pioruny walą w to i to damage robi, czy jak to działa. Tak jak myślałem, kamień nam zostanie. A, czyli samo broni się wtedy, super. Ja czuję, że jestem po prostu na tyle szybki, że nie będę potrzebował zbytnio tego używać w grze, chyba że będzie naprawdę dużo duchów. Dobra, budynki mamy zrobione przed czasem. Czy to był ostatni duch? Jest, mamy to. Ostatni duch pokonany. Let's go, zobaczymy co dalej. I jeszcze trochę zostało nam, jeszcze z 7 poziomów do końca. To była wspaniała bitwa. Nasi wrogowie zastanowią się dwa razy, zanim tu wrócą. Mam nadzieję, nadszedł czas na odrobinę dyplomacji. Diplo... co? Czasami gościmy cudzoziemców. Przybywają nie tylko w celach handlowych, ale także wiary. O czym ty mówisz, misjonarze? Już wkrótce się dowiesz. Okej.
Co będziemy musieli zrobić? O kurde. Dobra, dobra. Mamy trzech ziomeczków, to jest dobrze. Porozmawiaj z Hindusem, czyli z tym ziomeczkiem. I on za drewno da ci coś takiego, co jest sandały. I 50 sandałów potrzebujesz. Okej, dwie chaty drugiego poziomu, sandały. Okej, nie mamy nic. Nie mamy jak żywności zdobyć. Dobra. Skrzynki. Szybko. Pierwsza rzecz. Skrzynki. Dobra, dobrze nam idzie, myślę. Dobra, jakoś to idzie. Na razie to idzie wolno trochę. Chcę trochę tutaj z kamienia wydobyć naprzód. Dobra, dobra. Ja tu muszę szybko kamień pociopać. Dobra. Po prostu myślę do przodu, co zrobić, gdzie co zrobić i jak. Farmę dajcie. Powinniśmy zdążyć, mam nadzieję. Kurde, będzie ciężko. Szybko, 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 końcówka czasu. Tutaj troszeczkę słabo zrobiłem, mogłem zostawić ten kamień, bo szybciej się produkował wtedy. Ale udało nam się równo z czasem. Okej, okay, let's go dalej. O, jestem posłaniec bogów, wow. Jesteśmy z siebie dumny. Jesteś z siebie dumny, bo wódz cię lubi, ale ja ci się nie poddam. Mam wystarczającą manę, aby się z nim rozprawić. Przestańcie się kłócić.
Indianach, myślisz, że manę można zdobyć tylko w walce? To nieprawda. Mana jest darem Bożym. Można ją otrzymać w kaplicach i świątyniach wybudowanych przez naszych przodków w czasach obfitości. Wiele z nich zostało zniszczonych i wymaga naprawy. Bierzmy się do pracy. Okej. Okay. 500 za 4... O kurde. Mamy tylko sandały. Jedyne co nam zostało, to najpierw zrobić skrzynię. Żywność będzie nam potrzebna? Nie wiem. Coś na pewno. Dobra, to odbudowujemy. Żywność się jakoś zbiera, kamieniołom trzeba szybko boostować. Wszyscy chcą drewna. Pięćset jednostek drewna, okej. Okay. Dobra, idzie chyba ok. O kurde, będzie ciężej niż myślałem. Trzeba jeszcze zrobić tutaj... Pierdziele, nie zdążymy 3 gwiazdek zdobyć, bo nie wiem jak to zrobić. Trzeba zbudować jeszcze dom większy. O Jezu, nie. O, ja czuję, że trzeba będzie mieć żywność jeszcze, cholera jasna. Trzeba, że będzie trzeba więcej sandałów do tworzenia świątyni. No nic, nie będziemy zdobywać po prostu gwiazdek chyba.
A może zdążymy? Okej, czyli tak działa świątynia. Można dawać sandały za jakieś dary. Dobrze, będę pamiętać. Świątynie są spoko. Okej, okay, let's go. Mamy kolejną część już zbudowaną. Mam nadzieję, że uda mi się do końca tak dobrze iść. Dobra wiadomość. Nasi kapłani znaleźli sposób na odbudowanie statuły Moai. W samą porę. Wróg jest blisko. Spowiem się, że za szartej walki. Co więcej, nasi szpiedzy dowiedzieli się, że rebelianci ukrywają się za jedną z gór. Tchórzliwi barbarzyńcy. Przygotujcie się na klęskę z rąk najgroźniejszego wojownika południa. Cierpliwości, Indianach. Zbierz siły i przetestuj nową statuę. No dobra. Okej, okay. Dwie statuły. Statuła ile kosztuje? Dużo kamienia będzie trzeba. Porozmawiam z Hindusem. Czy drewno? To nic nie ma, czyli wszystko będzie trzeba zrobić portowo. Mamy żywność. Dobra, na razie spokojnie, bo nie wiem jak tutaj będzie, wiecie, wyglądać, co będzie dalej. Ja nic nie mogę zrobić, czekajcie. Statua. O, tu jest jeszcze Hindus. On może drewno za 120 tego. Skąd mam wziąć drewno? Z tego, ja nie mam skąd pozyskać. Statua? Ale tak nie mam jak zdobyć drewna. Czekajcie, stop. Jak ja mam to zrobić? Nie mogę zrobić drewna. Kurde, jakby to zrobić tutaj? Z farm będę miał żywność, ale dalej nie będę miał tego czegoś. Ty, to jest nie do zrobienia misja. Seryjnie, ja mam pojęcie jak to zrobić. No, zbudujcie jeszcze dwa te. Na wszystko potrzebuję zbyt drewna. Jakbym chociaż to mógł zbudować. Nie ma nigdzie drewna na ziemi. Nie odbuduję, bo nie mam ludzi. O Jezu, duch przyszedł. W końcu.
Czy duchy bejtują się na żywność? Jezu, może nas zdążymy. Ja tu się skupiam, dlatego nic nie mówię. Będzie wszystko czasowo idealnie zrobione. O Jezu, jeszcze dużo roboty przed nami, jeszcze statuły. Ja nawet nie zauważyłem, że jeszcze statuły mamy zrobić. Kurde, zapomniałem. Boże, nie wiem, czy zdążymy. Szybko, 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 czas, czas, czas. Dobra, mamy to. Tylko żeby zdążyli to zbudować przed czasem tutaj. Nie ma many, nie ma many. Ale czas mi się skończy. Nie, możemy to zrobić lepiej. Tak, zrobimy to lepiej, zrobimy to lepiej. Let's go. Dobra. Zrobimy to lepiej, spokojnie. Ja tutaj... Wiem, że odcinek kończymy potem, ale zrobimy to lepiej. Ja czuję, że ja po prostu zacznę wydobywać żywność, to zaczną duchy przychodzić dopiero. Drewno i to, okej.
Też bardziej bym potrzebował kamieniową. Dam radę, dam radę. Nawet żywności bym mógł nie budować, szczerze. Tak myślę. Ale wolę mieć jedną, na wszelki. Tak, zaczyna nas atakować, czyli pewnie żywność tutaj baituje, albo to, że mam wszystko rozbudowane. No dawaj, dawaj, dawaj. Atakujcie nas duchy. Szybciej, szybciej. Ja się naprawdę skupiam przy tej grze. Dobra, zburzcie jedno. Drewna będzie bardzo dużo potrzebne, więc lecimy, lecimy. Nie zatrzymujemy się. Nie, teraz zdążymy na ludzie. Ja już po prostu ogarnąłem, o co tu chodzi. Nawet myślę, że mówię, nie trzeba było robić tego jednego ziomeczka do... Póki budujemy, jeszcze nie niszczymy. Jak jestem szybki teraz, nie? Przegrałem level tak, nie miałem i teraz jestem szybki jak cholera. Chyba wszystko mam już zrobione. Statuę na drugim poziomie, że będziemy mieli ile tam się da energii. Trzeba przetradować te ostatnie. Przetradujemy ostatnie te i mamy to. Jeszcze dwa, jeszcze dwa. Dawaj, dawaj. Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję. Zrobiłem to idealnie. A duchy dalej atakują bazę. Super. Nie wiem, czy chcę wszystkie monety, ale jak już kurde... Ała, ała, ała. Już wiedziałem, jak to zrobić, to wiecie. Statua Moai powstrzyma duchy, ale co z barbarzyńcami? Powinniśmy prosić pomoc pokojowo nastawione plemię wschodu. To dobrze, że myślniczycy, jak budowniczowie, mogą przeciwstawić się doświadczonym wojownikom. Indianach, to co odróżnia wojownika od innych?
Co odróżnia wojownika od innych, to jego czystość i siła ducha. Jesteśmy obrońcami naszej ziemi i rodziny, podczas gdy barbarzyńcy cechuje chciwość. Aby przekonać plemię wschodu, by do nas dołączyli, musimy zgromadzić zapasy i zrekrutować wolontariuszy. To co taki wojownik jak ja powinien zrobić? Nieważne, wygram bitwę podczas gdy wy będziecie sadzić słodkie ziemniaki i budować chaty. Puść go, bohaterze. Indiana dokonał wyboru, mamy wiele do zrobienia. Okej, zapisujemy, do następnego odcinka. Cześć!